10 października w wyniku rosyjskich ataków rakietowych uszkodzeniu uległo sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego w Brozdowcach w obwodzie lwowskim. Metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wraz z biskupem pomocniczym archidiecezji lwowskiej Edwardem Kawą przybyli na miejsce, aby upewnić się, że nikt nie został ranny i ocenić stopień zniszczeń. Przybyliśmy, aby upewnić się, że nikt nie ucierpiał, żeby dodać otuchy naszym parafianom i księdzu, dodać im odwagi. Dzięki Bogu nikt nie stracił życia, a co zniszczone, postaramy się odbudować. Dziękujemy Bogu, że ołtarz ocalał. Metropolita wraz z biskupem i księdzem Damianem odwiedzili także mieszkańców Brozdowiec, których domy zostały zniszczone w wyniku ataku rakietowego Rosjan. W niektórych domach zerwano dachy, w wielu wybito okna, a ściany pocięto odłamkami. Miejscowi mieszkańcy Brozdowiec natychmiast zebrali się do pracy i zaczęli remontować skutki zniszczeń. Niestety własnymi siłami nie da się tego wszystkiego naprawić. No straszne to było. Rano dostaliśmy... Wczoraj trochę sobie posiedzieliśmy wieczorem, bo byliśmy na wizytacji, na odpuście u księdza Antoniego, potem wróciliśmy do mnie. Poszedłem obudzić Adama, był drugi wybuch. Dwie rakiety usłyszeliśmy, które właśnie uderzyły tutaj od razu za kościelnym płotem. Randol się trochę powieszał, bo jak byłoby zamknięte, mogłoby być gorzej. Mhm. Tak jednak chwalą, że teraz są otwarte okna, to dlatego też na górze zostawili uchylone okna robotnicy w tamtym tygodniu i nie powypadały szyby. Oknem nad wirydarzem są dwa okna wstawione od frontu kościoła, które dawały światło na ołtarz. Jedno z nich też na górze zostało wybite przez wybuch dzisiejszy. Dzisiaj rano około godziny 9 było słychać wybuchy nad niebem wioski Brozdowce, przed kościołem, w którym się znajdujemy, przeleciały dwie rakiety, które upadły za kościelnym parkanem, za kościelnym płotem w stację elektryczną. Niestety wybuchy były tak silne, że uszkodziły 7 osób w kościele, z czego 4 są do całkowitej wymiany, 3 są bardzo wielkie okna. Z bólem serca patrzymy na to, co się wydarzyło i pomagaliśmy innym, a teraz my prosimy o pomoc w tym, abyśmy mogli wstawić nowe okna do tej świątyni, przed którą się znajdujemy. Ja przychylam się do prośby księdza proboszcza, bo o własnych siłach nie potrafimy odnowić tego pięknego kościoła. Tutaj też mogłem zobaczyć, jak wielu mieszkańców też ucierpiało, którym pozrywano dachy, pobito szyby w oknach. I wszyscy przeżywamy tutaj taką trudną sytuację, dlatego bardzo prosimy o solidarność. Powiedzieli, że nie wiedzą, czy będą odszkodowani.